dobry, jak jest słychać? Dobrze. Witam serdecznie wszystkich. Każdy z nas na tej sali mówi bardzo długo i banalnie opowiada o piłce, a większość z was przede wszystkim o problemach, które mają w swojej codziennej działalności. Dzisiaj spotykamy się tutaj, żeby zadecydować, jak nasz związek będzie wyglądał przez następne 3 lata. Jak wszyscy, czy będziemy zadowoleni z tego, jak pracuje, czy wszyscy jesteśmy gotowi na to, żeby było inaczej. Podstawą mojego celu, mojego planu jest to, żeby Wielkopolski Związek Piłki był najlepszym, najlepiej ocenianym związkiem piłkarskim w Polsce, ale przez was, nie przez osoby z zewnątrz, wizerunkowo, oczywiście to też jest ważne, ale przez was, przez działaczy. To nie stanie się tak tu i teraz. To jest proces odbywający się w czasie, krok po kroku, z określonymi punktami do wykonania. Niektóre muszą być zrobione od razu, następne ciągle i tak dalej, następnych latach. To proces takiego ciągłego samodoskonalenia się związku. Dlatego musimy już rozpocząć dzisiaj. Nie możemy dalej czekać. Nie stać nas, ludzi piłki, Wielkopola, na to, żeby następne 3 lata takiego sposobu zarządzania związkiem były dla nas stracone. Skracamy do naszej ukochanej przez nas publiczności. Czas na zmiany, na szansę dla nowych ludzi, którzy dadzą nową jakość związkowi, który będzie w końcu dla klubów, a nie odwrotnie, jak to ocenia wielu działaczy klubowych z całego regionu. Będzie wsparciem i pomocą. Pomoże wykorzystać czas znakomitej koniunktury na piłkę, podobnie wynika naszej reprezentacji, poprawić wizerunku KZN z najbardziej nielubianego, źle ocenianego związku, organizacji, z której wszyscy są teraz w W środku tych zmian był nasz jeszcze aktualny prezes pan Stefan Boga, który najlepiej potrafił ocenić tam przemiany i musi przyznać, że bez zmiany prezesa nie byłoby dzisiaj takiego spotkania jak mamy. Dlatego jest to dla nas szansa. Zmienimy to także w Wielkopolsce. Razem wszyscy, bez żadnych podziałów, możemy to zmienić. Zapraszam wszystkich do współpracy. Pierwszym i niezbędnym elementem jest prowadzenie pełnego, jawnego audytu i nasze otwarcie dla nowych władz. Przedstawienie go wszystkim członkom związku. Wszystkie działania związku muszą być transparentne, a wszelkie koszty i przychody czytelnie dla każdego z prezentacji rozwojowych. Jawny dostęp do uchwał zarządu i komisji oraz protokołów opublikowanych na internetowej stronie związku. Ponadto proponuję stworzenie newslettera wysyłanego bezpośrednio do wszystkich klubów, zawierającego wszelkie ważne informacje o podjętych uchwałach, decyzjach organów i innych sprawach mających wpływ na funkcjonowanie klubów. Dzięki temu materiały będą dotarć do wszystkich w jednolitej formie i w tym samym czasie. Ważnym elementem jest opracowanie strategii wykorzystania narzędzi komunikacji w internecie i mediach społecznościowych do realizacji naszych celów statutowych związkowych. Niezbędne jest wprowadzenie dokładnego podziału kompetencji pomiędzy poszczególnymi działami i komisjami. Z wyraźnym wskazaniem obowiązków poszczególnych organów oraz osób pełniących funkcje z tych organów, regularne badanie i ocena poziomu pracy personelu związku. W końcu wszystkie nasze związki okręgowe razem muszą stale i aktywnie współpracować. Wymieniać doświadczenia, a swoje reaktory reaktywnie przekazywać punkt. Nie może być tak, że jest jakakolwiek rywalizacja pomiędzy związkami okręgowymi. Kluczowym elementem wydaje się uporządkowanie działań środowiska sędziowskiego, przywrócenie go należnej pozycji poprzez podnoszenie kwalifikacji i stworzenie nowych mechanizmów doboru kadr. Jeżeli już nie jesteśmy przy sędziach, to muszę wspomnieć obserwatora. Tak jak mówili moi przedmówcy, koszty obserwacji muszą być zmniejszone na ruch, a docelowo w całości pokrywane przez związek. Ja jako pan Montala podejmę starania o pozyskanie sponsorów partnerów dla szlachetni oraz rozgrywek młodzieżowych. Prowadzę regularne, bardziej profilowane szkolenia, nie tylko dotyczące teorii, treningów i samych tylko meczów, ale również organizacji imprez, prawa związkowego, pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność sportową, a specjalna komórka zajmie się monitorowaniem pojawiających się funduszy dla klubów z projektów europejskich, narodowych i samorządowych. Musimy podjąć działania prorozwojowe dla piłki kobiecej i futsalu. Sprawić, że organizacja naszych rad wojewódzkich, która w końcu dorówna poziomowi sportowemu, mierzy się wszystkich kadrów, mając znaki wyniki, a już sama organizacja pozostała wielu życzeń. Działalność na PZPN-u widzę w następujący sposób. Będzie polegała na podniesieniu rangi naszego związku, a także rekomendowaniu wspieraniu przedstawicieli Wielkopolski w komisjach
jest to plan długofalowy, bo tylko tak jest na skocie realizowany i tylko tak na każdym poziomie musimy myśleć długofalowo, nie tylko tu i teraz w tej chwili. Musimy dokonać zmian i zróbmy to już dzisiaj. Jestem jedyną osobą gwarantującą te zmiany od początku do końca. Każdy głos jest dla mnie ważny nie tylko dzisiaj na tej sali, ale będzie tak samo razem przez 4 lata. Ważne. Zmienimy wysokę, a kilka nie tak łączy. Dziękuję bardzo.